Hej, hej, hej! Z tej strony Kamson, a dzisiaj przed wami kolejny odcinek z serii poradników z Roblox Apocalypse Rising 2. Dzisiaj, jak obiecałem, omawiamy sobie bronie, gdzie się respią, gdzie są najlepsze miejsca, jeśli chodzi o spawn właśnie różnych broni, jeśli chodzi o spawn różnych eventów, gdzie najlepiej tego szukać. No to tak naprawdę nie ma super odpowiedzi, bo eventy się respią losowo na mapie. Zresztą teraz widzicie właśnie mapkę, jak to wygląda. Tutaj mi przesłał użytkownik właśnie Discorda, mój widz, zwany na Discordzie Irek Sztanga. Serdecznie pozdrawiam, bo nieraz sobie gramy na live'ach i tak dalej. Tak, a więc stwierdziłem, że warto się tutaj zatrzymać. No i generalnie tutaj na tej mapce macie przedstawione poszczególne random eventy, tak? Czyli wszystkie eventy, które się respią losowo na mapie. Na każdym serwerze eventy się różnią. Inaczej po prostu jest rozmiejscowione to wszystko. Czyli przykładowo helikopter crash może być tutaj. Pirate Stash, czyli piracki, tutaj taki rozbity statek może być na przykład tutaj, a heli crash tutaj i tak dalej. Wszystko może się losowo respić, obojętnie jak. No i tutaj macie wymienione poszczególne eventy. No i z tego miejsca zachęcam również właśnie na Wikipedię oficjalną na Apocalypse Rising 2. Tam macie wszystkie informacje, jeśli chodzi o bronię, w których miejscach możecie znaleźć poszczególne, no gdzie możecie znaleźć po prostu loot, tak? W którym miejscu dokładnie się to respi, no i tak dalej. Macie tam różne wiadomości, jeśli chodzi o pojazdy, jeśli chodzi o minibossy, czyli te zombie bossy, tak? Z których też właśnie wydropiają fajne rzeczy. Także zachęcam do zapoznania się ze stronką. Także link będziecie mieli w opisie, jeśli chodzi o tą mapkę, będziecie mogli sobie ją pobrać. Nie wszystko tam jest zaznaczone oczywiście, ale możecie sobie zawsze podpatrzeć. No i co? No i teraz generalnie wchodzimy sobie do gierki, chyba nic nie mam z tego, co pamiętam. Zresztą nie wiem, czy mi się teraz ten loadout tutaj, co mam, zapiszę. Może możliwe, że nic nie będę miał. Nie, jednak mam. Dobra, spoko, czyli zaczynamy bez niczego. Tu sobie oczywiście tą map, tą listę graczy schowamy, żeby nam nie przeszkadzała. No i co? Respimy się na Barkle Island. No i teraz taka rada od razu moja dla was będzie taka. Jeśli chodzi o taki loot run tak zwany, czyli gdzie najlepiej biec, tak? Graczy najwięcej jest z reguły w obrębie tutaj całego środka. Ja zawsze mówię moim widzom, moim kolegom, że jak chcecie znaleźć graczy, to tak naprawdę kierujecie się tutaj w stronę Ashland, Salem, Fairview. My tak sobie jeździliśmy z kolegą, właśnie tutaj takie kółka robiliśmy i tak sobie polowaliśmy na osoby, jeśli chodzi o jazdę tutaj straż pożarną, tak? I tak sobie jeździliśmy i polowaliśmy na osoby. No i się respicie przykładowo koło Eden. No to co? Zatrzymamy się również i w tym miejscu, żeby wam po prostu pokazać, jaki mieć najlepszy loot run. Wszystko zależy od tego, gdzie się tak naprawdę zrespicie. Ja, jak widzieliście, zrespiłem się koło Eden, czyli musicie sobie obrać jakiś cel. No najlepiej się kierować po prostu do środka mapy, bo bardzo dobrym sposobem jest zabijanie innych graczy, żeby od nich zdobyć te przedmioty, ale po drodze możecie się doposażyć, czyli sobie na przykład jak się zrespilicie koło Eden, możecie się skierować do campground i na przykład do mansion i sobie już później z lockportu kierować się do Ashland Salem. Możecie trochę krócej sobie nawet skrócić, jak macie gdzieś tutaj spawna, to też fajnie, to jest chyba jeden z najlepszych spawnów. Możecie sobie biec od razu na uniwersytet, tam macie spoko rzeczy, również sobie do zlutowania, tam jest dużo zielonych skrzynek, co powiem jeszcze później przy końcu odcinka. No i generalnie później już będziecie wtedy blisko Fairview, czyli sobie robicie takie powiedzmy trójkowe gdzieś tutaj cele, czy na przykład zespicie się gdzieś tutaj w tych okolicach, no to również możecie sobie iść od razu na przykład na Yankee Yard, Power Plant, Salem, czy tam zależnie od tego, gdzie po prostu się zespicie. Jak tutaj gdzieś będziecie koło Mansion, możecie sobie Mansion, Yankee Yard, Power Plant, tak? Czyli takie sobie po prostu jakieś obrać tutaj miejsca, w których możecie zdobyć lepsze wyposażenie. No i tutaj, jak widzicie, gdzieś tam w tle widać po prostu Heli Crasha, tak? Czyli właśnie ten jeden z eventów, o którym wam wspomniałem. A tutaj była ciekawa sytuacja, ponieważ na wysepce obok znalazłem po prostu łódkę, na której zrespiła się M4. Także jak widzicie, warto przeszukiwać takie zielone skrzynki militarne, bo nigdy nie wiecie, co możecie w nich znaleźć. Tak, i tutaj jak widzicie, kierowałem się już w stronę Heli Crasha przy pięknym wschodzie słońca. No i tutaj zmieniłem sobie oczywiście pistolecik, bo M9 ma więcej amunicji. To na to też zwracajcie uwagę, żeby sobie oczywiście dobierać broń tak, żeby mieć dużo amunicji, bo tutaj to jest podstawa w tej grze. Nie zawsze damage tutaj robi różnicę, bo to chodzi też po prostu o tą szybką szczelność, o amunicję, żebyście mieli w razie kontaktu z wrogiem amunicję, żeby wam nigdy nie zabrakło. No tylko tutaj miałem sytuację taką, że chciałem sobie przelutować fajnie Heli Crasha, no a mnie po prostu zabili. To też jest dla was przestrogą, ponieważ Heli Crashe są często odwiedzane przez innych graczy, także pamiętajcie zawsze, żeby się 20 razy porozglądać naokoło.
Tak, i tutaj po tej śmierci, jak widzicie, od razu nagrywałem dalej. Zespiliśmy się po prostu na wyspie Huron, koło Old Chapel. Tutaj, jak widzicie, respią się takie namioty. No i tutaj, jak możecie zauważyć, znalazłem taką skrzynkę, która jest już tierowo lepsza, czyli respią się w niej lepsze po prostu bronie. Tutaj znalazłem akurat, jak widzicie, Mini 14, który jest dość dobry i jest na amunicję 5.56, czyli jak zwykła M4. No tutaj jeszcze taka ciekawostka, na wyspie Huron, jak możecie zauważyć, respi się taki właśnie zombie, mini bosik Jason. Jest to nawiązanie do horroru właśnie z tą czarną postacią, tak? Ale nic z niego takiego superowego nie dropi, jak możecie zauważyć. Zwykły Camp Carbine. I tutaj jeszcze wam puszczę fragmencik właśnie, jak zmierzałem w stronę Old Chapel. Co tutaj się respi i gdzie czego szukać. No i tu się respią właśnie takie zombie, takie, o, ze snajperkami czy coś, o, możecie sobie znaleźć taki model, ja teraz sobie mam akurat tego kampa, ale sobie weźmiemy w sumie na drugą broń, czy jak to nazwać, coś tam jeszcze do nas biegnie, o, jakiś tutaj Piotrek, pyk. I tutaj jest ten Old Chapel, to jest właśnie ten kościółek, o, tutaj coś jest, czekajcie, czy to nie jest, nie, to też nie jest chyba ten zombie, nie, to jest jakiś zwykły taki wojskowy. Tu się trochę ich respi, także pamiętajcie, że tutaj, o, widzicie, dość szybkie są te zombie, także trzeba zwracać na to uwagę. Co tutaj było fajnego? To tylko jakieś spodnie chyba, tak? Tak. No i tu jest jakaś szafa, tu macie też plecak, o, to takie zwykłe. Ale co jest ciekawego właśnie na Old Chapel? Że macie skrzynki sowieckie, w których oczywiście nic nie mogę wam pokazać. W tych małych się też respią takie, o, na amunicję, takie sowiecka amunicja, tak? Czyli ta Sowiet. Jeśli chodzi o tą pomarańczową, to z reguły to jest taka medyczna też skrzynka, respią się tutaj medykamenty. Patrzcie, tutaj jest jeszcze taki, nie zauważyłem tej puszki, a często tu się respi. Tu jest taka sowiecka puszka, do niej możecie sobie, ta amunicja chyba nie, bo to była 5.45, to nie jest ta. To jest inna amunicja, ale oczywiście można tutaj sobie ładować więcej amunicji do takiej puszki, to jest jak te takie większe bagi na amunicję właśnie 5.56 i jeszcze jest druga taki bag na amunicję, jeśli dobrze mówię, 7.62. No i tu generalnie, o, widzicie tutaj, bo jak się wam respi taka, powiedzmy, o, skrzyneczka, chcecie to przeszukać, pamiętajcie, że obok jest jeszcze skrzynia normalna, czyli jakby to tutaj, co jest ten loot, on jest cały objęty tym obszarem, czyli wam się respią rzeczy i tu, i tu. Czyli jak widzicie, tutaj się zrespiło, to jest jakby na ziemi, a to mi pokazuje, co jest tak naprawdę w tej skrzynce, tak? Czyli taka amunicja, o, do shotguna. Ja sobie tą amunicję oczywiście wezmę, bo jeszcze w sumie mam taki, można powiedzieć, początek gry. Tylko niestety tutaj się nie zrespił fajny zombie, może gdzieś jeszcze dalej będzie, bo on się gdzieś tutaj respi w okolicy tego. I ma militarne rzeczy, także jak najbardziej polecam szukać takich zombie. O, SKS, widzicie, tu nawet zombie z SKS-em, tu w ogóle się respią, patrzcie, na nowo. Bo jest też taki sposób, ciekawy dość, że jak się oddalicie od tego miejsca, no to na nowo wam się zrespią, tak? Po prostu te zombie. Czyli możecie sobie farmić na tej zasadzie, nie? Tak, no i tyle. I to na przykład się respi właśnie tutaj w okolicy Old Chapel, tak? Tu mam jakiegoś zombiala, ale nie wiem, czy on jest warty uwagi. Tutaj mam jakiegoś, o, to jest taki Rambo. Ten zombie jest bardzo mocny i właśnie on się tutaj respi, w okolicach tutaj tego starego kościoła. Warto go tutaj poszukać, bo u niego się respi właśnie XM. I teraz właśnie muszę zmienić, dopiero co sobie to, widzicie, wziąłem, a już muszę to zmieniać, także tak to wygląda. Oczywiście sobie amunicję zabieramy, możemy sobie to do tych 20 tutaj naładować. No i mamy, widzicie, M4, nie? Z takiego Rambosa tutaj nam, z takiego minibossa nam to wypada. Także jak najbardziej polecam szukać takich minibossów. One są też zaznaczone, macie wszystko na Wikipedii. Możecie to sobie tam dokładnie poczytać, gdzie się to respi. Wikipedię polecam oczywiście sobie spolszczyć w miarę możliwości. Patrzcie, w takich skrzyniach, o, akurat się tylko rozespiła amunicja, ale w takich się respią też bronie już takiego troszkę lepszego sortu niż takiego cywilnego po prostu. O, tutaj mamy jeszcze Helicrasha. Tutaj mam jeszcze takiego, o, widzicie, można powiedzieć, myśliwego, tak? No i jeśli chodzi o Helicrashe, to tak jak właśnie można powiedzieć, to są takie eventy, czyli właśnie respią się one w losowych miejscach, też macie to wszystko zaznaczone na Wikipedii, tak samo jak zaznaczył nam tutaj kolega Irek, tak, z Discorda. Zawsze patrzcie dwa razy przy takich Helicrashach, bo przyciągają ludzi. Dlatego zwracajcie uwagę, czy tutaj nikt się nie kręci, żeby was nie zdjął po prostu. Więc polecam się rozglądać po dwa razy, a nawet jeśli trzeba, to po trzy. No bo niestety
jest to tutaj, jest to z tym połączone, tak, że po prostu ludzi ciągnie do helikraszy. Tu mam jakiś sweter, patrzcie, taktyczny znalazłem, a sobie zostawię na potrzeby odcinka, dobra. No i w takim razie oczywiście przeszukujcie takie helikrasze, tylko tak jak mówię, pamiętajcie, że dużo osób się przy tym kręci, dużo zombie jest, tak, także bardzo łatwo zginąć w takim miejscu. No i przeszukujcie sobie też takie, o, widzicie, takie budki, nie, bo tutaj też zawsze coś się fajnego respi. No i tutaj jeśli chodzi o takie domki, taka też ciekawostka, bo niektórzy tylko wchodzą sobie gdzieś tutaj, nie zawsze ktoś przeszukuje górę. Górę warto przeszukiwać, bo tak, respią się małe skrzynki, właśnie te sowieckie, widzicie, one to są typowo sowieckie skrzynki, bo się tutaj respi amunicja do kałacha, w małych skrzyneczkach się respi amunicja taka do różnego kalibru praktycznie, no każda amunicja może się w tym właściwie zrespić. Tutaj macie jeszcze sejfy, w sejfach też się respią różnego rodzaju bronie, to jest właśnie ta skrzynia sowiecka, w której się respią też, o widzicie, na przykład pistolety w takich małych sejfach, w dużych większe bronie się respią. Także no generalnie wszystko warto przeszukiwać. No patrzcie, sobie dwie rzeczy odblokowałem za jednym razem. O, ops. O, dziękuję. A będę sobie tak biegał jak taki plastuś. Tak, jeśli chodzi tutaj o resztę broni, gdzie się respią i tak dalej, no to już wam postaram się opowiedzieć poza tutaj odcinkiem, gdzie sobie teraz biegam. Chciałem wam tak tylko przy jednym takim jakby machnięciu pokazać, jak ja sobie lutuję, jak szybko. Jak się zachowuję teraz przy lutowaniu, bo to najlepiej widać, tak, jakie mam po prostu zachowania, co robię, gdzie się kieruję, żeby znaleźć jak najlepszy lut, tak. Tutaj widzicie jeszcze, o, jak szukacie na szybko jakiejś takiej siekierki fajnej, lepszej Fire Axe, no to możecie sobie ją wziąć z takich grobów. O, ja użyłem akurat hatcheta, bo jest szybszy, bije troszkę szybciej, a i tak na 3 hity zombie zabija, więc zależy co już wolicie, czy wolicie większe bronie, czy takie mniejsze. Niektórzy wolą na przykład tylko noże, więc zależy od preferencji już waszej takiej osobistej, tak? Dobrze, więc teraz znajdujemy się tutaj na oficjalnej stronie Wiki, tak jak już wspomniałem wcześniej, którą wam pokazywałem na samym początku filmu. Tym właśnie wstępem, takim można powiedzieć dłuższym wstępem, praktycznie już tutaj większość filmu nam to zajęło, chciałem wam pokazać właśnie jak ja mniej więcej się poruszam od powiedzmy momentu samego spawna, gdzie chodzę, tak naprawdę gdzie szukam broni. Odpowiedź jest tutaj prosta, szukam tak naprawdę wszędzie i staram się przeszukiwać tak naprawdę każde miejsce, bo można znaleźć coś wartościowego, a i tak do lutu trzeba mieć zawsze szczęście. Teraz pomyślałem po prostu sobie, że pokażę wam wszystko na podstawie AR Wiki, bo jest bardzo fajnie stronka zrobiona, cały czas jest na bieżąco aktualizowana, przez moment była porzucona z tego co pamiętam, a teraz znowu mamy wszystko tutaj fajnie opisane. Tutaj macie poszczególne kategorie, ale dzisiaj się nie zajmujemy za bardzo tutaj jakimiś innymi rzeczami typu gameplay. No a jeśli chodzi tutaj o jedzenie, pojazdy, no to już są od tego inne tutaj poradniki. Akurat jeśli chodzi o jedzenie, to myślę, że poradnika nie trzeba robić, bo można tak naprawdę znaleźć, wiadomo, jakie są apteczki, to tam znajdziemy medykamenty, jak jest gdzieś jedzenie, no to wiadomo, że ukryte w jakichś po prostu lodówkach i tak dalej. Tutaj mamy wszystkie bronie, tutaj jak widzicie ja mam taki do przeglądarki można powiedzieć tłumacz, nam to fajnie może tutaj przetłumaczyć, sobie możecie pobrać tutaj rozszerzenie do przeglądarki, ja akurat używam Chroma, także tutaj przetłumacz stronę i patrzcie, mi wszystko ładnie tutaj przetłumaczy, może to nie jest za bardzo dobrze przetłumaczone, ale przynajmniej tak podstawowo tutaj pisze nam wszystko, co się tutaj znajduje. Akurat ja tutaj zmienię z powrotem na angielski, no bo widzicie tutaj, że coś pisze nadwyżka cywilna, tak? Także jak chcecie, to sobie możecie to tłumaczyć, ale może to być źle tutaj po prostu przetłumaczone. Tak, i tutaj mamy te wszystkie primary weapons, tak? Czyli rifles, czyli wszystkie takie powiedzmy karabiny, tutaj w tym przypadku takie jednostrzałowce można powiedzieć. Tutaj mamy zwykły Winchester, tak, czyli taki widzicie, to są wszystko tutaj civilian surplus, czyli takie civilianowe, czy cywilne po prostu bronie. Tutaj mamy na amunicję .44 mag, no i tutaj mamy fire lever, czyli po prostu co strzał on sobie ładuje tutaj tą taką, typowy taki Winchester, tak. Tutaj mamy Jeremiasz Winchester, to jest taki odpowiednik tego Winchestera, tylko że po prostu to jest specjalny. Z tego co się orientuję, ale mogę się mylić, wypada na takiej powiedzmy farmie, w takiej stodole. Nie jestem do końca pewny. Możecie napisać w komentarzu. Nie jestem wszystkiego pewny na 100%, bo też się uczę tak samo jak wy jeszcze tych wszystkich broni. No i tutaj widać, że się już różni na
amunicję .357 mag, tak? Czyli już jest inna. Tutaj mamy jeszcze mini, dość popularna broń i bardzo dość, można powiedzieć, fajna, bo jest na amunicji 5.56, czyli już można sobie po znalezieniu tej broni stakować już tą amunicję w przyszłości do M4. Magazynek ma dość duży, bo 20 aż w magazynku. Fire jest oczywiście tutaj semi. Springfield Garand to są wszystko, tutaj akurat się różni tym, że Springfield jest bolt action, czyli po prostu jednostrzałowy. Garand jest szybkostrzelny, bo ma już semi strzał, czyli możemy nawalać szybko, tak? Springfield jest taki jednostrzałowy, chwilę trzeba poczekać, żeby tutaj go załadować. SKS to już jest tutaj sowiecka broń, respi się właśnie w tych, powiedzmy, skrzynkach. Teraz prawdopodobnie widzicie, jak gdzieś tam pokazuję wam to, gdzie to się respi, w jakiej skrzyni. No i to jest właśnie tą amunicję sowiecką. Tutaj jest wszystko na amunicję 762 Springfield, a tu jest na 762 Soviet. To musicie pamiętać, że to nie jest ta sama amunicja, to łatwo pomylić. Ona jest taka zielona. W połowie filmu widzieliście, jak znajduje właśnie na Old Chapel amunicję właśnie tego kalibru. Tutaj mamy jeszcze M14, tutaj już się zalicza ta broń do militarnych. 7,62 amunicja, która jest już, tak można powiedzieć, przystosowana bardziej do takich snajperek, do których za chwilę przejdziemy. To tyle by było, jeśli chodzi o rifles. Tutaj mamy już snajperki, wszystkie jakie są w grze. No i generalnie to wypada z takich, i ten model tak samo. To są bronie cywilne i tutaj one wypadają z reguły z tych zombie, takich powiedzmy myśliwych, i można znaleźć je oczywiście na tych ambonach takich, co występują w lesie. I to wszystko, jak widzicie, jest bolt action, tylko tutaj PSG się różni tym, że jest semi, czyli możemy szybciej strzelać z tej broni, a wszystko to będziecie musieli po strzale poczekać. Tutaj jeszcze właśnie mamy PSG L96A1, wszystko się to respi w tych specjalnych takich skrzyniach wojskowych Special Forces. Teraz wam pokazuję, jak taka skrzynka wygląda. Mamy to na amunicję 762N. I tutaj jest właśnie różnica taka, że ten model, za to, że jest cywilny, ale ma amunicję 7.62, czyli tak jak te fajne snajpereczki, powiedzmy, tak? Tak, i tutaj, jak widzicie, jest jeszcze Mosin PU Sniper. To jest właśnie tutaj snajperka Rare Soviet, tak? Czyli już taka, powiedzmy, rzadsza. Ona się respi, z tego co wyczytałem, na tych ambonkach, po prostu w okolicach wulkanu. Czyli tam możecie ją sobie znaleźć. Dalej przechodzimy, mamy shotguny. No to shotguny, bardziej są to takie bronie, można powiedzieć, no oczywiście na bliski dystans robią bardzo duże obrażenia. Tutaj zawsze możecie sobie z prawej poczytać, jakie tutaj mamy parametry, jaki damage tak naprawdę one zadają. Tutaj mamy różne obrażenia, tutaj jest body damage, head damage, czyli w głowę, tutaj mamy właśnie w ciało i tak dalej. I tu są te, powiedzmy, parametry przybliżone. No i tutaj widzicie auto shotgun, który jest semi, jest właśnie, czyli ma szybszy strzał. Tutaj wszystko to są pompki, czyli tak zwane, no strzelisz i znowu musisz ładować, na tej zasadzie, że są po prostu wolniejsze, tak? I tu jest Maverick 88 Tactical, to już jest taka policyjna broń, tak jak zresztą Spaz, nawet widać, że jest policyjna. Amunicja do shotgunów jest wszędzie taka sama, taka czerwona, jak pewnie znacie większość osób. Coach gun to jest też taka zwykła cywilna broń, gdzie się respi po prostu w takich właśnie cywilnych obiektach, w cywilnych skrzyniach. Spas nie dokończyłem, to bardziej się respi już przy takich właśnie na takich komisariatach, w policyjnych bardziej gdzieś tam autach, od policyjnych zombie często, lub nawet takich po prostu zombie, takich antyterrorystów, można powiedzieć, tak? Czyli takich zombie bardziej już zgirowanych, o, że mają lepszy gir. Tak, i tutaj mamy jeszcze Boomstick Coach Gun, specjalny przedmiot. On wypada z takiego zombie, po prostu Hobo King się nazywa. On jest na zniszczonym po prostu wraku statku, na tym tutaj widzicie na mapie zresztą teraz. Tak, i dalej mamy submachine guns, tak, czyli po prostu tutaj szybkie, szybkostrzelne tutaj nasze SMG-ki. Mamy tutaj MP5, też klasa policyjna, czyli już taka, można powiedzieć, wyższa. MP5 również wypada z takich, powiedzmy, militarnych zombie. Można znaleźć tą broń w tych takich skrzyniach właśnie lepszej klasy, tak, czyli tych takich militarnych, typowo tych czarnych i tak dalej. Również przy różnych eventach można znaleźć, przy helikraszach czy przy jakichś konwojach. Ogólnie w eventach można znaleźć dużo też tych lepszych broni, także zawsze zachęcam, żebyście eventy bardzo często odwiedzali, jak tylko widzicie jakiś na horyzoncie. I amunicja jest 9 mm, także tutaj ogólnie dużo SMG-ków ma amunicję, tak jak tą pistoletową, 9 mm, tak? Lub też właśnie ACP, bo to są takie typowo odpowiedniki pistoletów, tylko wiadomo, silniejsze, szybsze, i w ten sposób to działa. Tutaj mamy M3A1, czyli taka, zresztą tak jak tutaj, podobna jest trochę do Type 37, tutaj jest specjalna, tutaj jest zwykła. I różni się również, warto na to zwrócić uwagę, że amunicją się różni. Tutaj mamy ACP, tutaj 9 mm, tak? Thompson respi się w takich po prostu brązowych skrzyniach i widzicie tutaj właśnie, w której skrzyni mniej więcej to się respi, jakiego koloru. Można również znaleźć, jak widzicie na nagraniu, można znaleźć przy takich po prostu konwojach, ja ich nazywam po prostu stypiarzy, tak? Przy konwoju stypiarzy
z takimi trumnami, takie czarne autka i z jednego z nich się respi właśnie Thompson. Tutaj mamy też taka właśnie, to wszystko są takie powiedzmy podobne, tutaj podobne odpowiedniki MP40. Można znaleźć w bunkrach, wypada z jednego z zombie, to jest właśnie przedmiot rare. Dość ma fajne obrażenia. Tak, i ten butlek właśnie 37 wypada ze smuggler zombie, właśnie tam na smuggler A-Steep, czyli na Mackinac Island, na tym lotnisku powiedzmy tych takich przewoźników, tak? Czyli tych takich smugglerów, tam jest ten taki rozbity po prostu samolot. Tam wypada nam to właśnie z zombie. Również chyba nawet można znaleźć go tam w skrzyni występującej. No i tutaj dalej mamy już same karabiny i po prostu szturmówki, tak. No tutaj akurat mamy jeszcze Camp Carbine. To jest taki zwykły pierwszy, można powiedzieć, zaliczający się do takich karabinków. I to jest klasa oczywiście cywilnej na 9 mm. Jest to chyba jedna z tutaj z najsłabszych broni w ogóle wymienionych. Dalej już mamy M16 A1 i A2. Różni się to tym, że A1 posiada auto i semi, tryb ognia, czyli możemy strzelać automatycznym ogniem, czyli po prostu wiecie, jednym ciągiem, a w A2 mamy po prostu pojedynczy, czyli ten semi, i burst, czyli trzy strzałówka. Ja tego osobiście nie lubię, to jest od waszych tutaj preferencji. XM177, dość często spotykana broń resp w takich skrzyniach powiedzmy militarnych, wypada również często z różnych zombie bossów, czy z takich już właśnie zombie bardziej podkokrzonych militarnych, tak? No i tutaj mamy jeszcze operator XM177, to jest klasa Vietnam, tutaj jest Special Forces. Tym to się właściwie różni, amunicja jest ta sama. I teraz sam się zdziwiłem, bo myślałem, że to się troszkę będzie różniło parametrami, a jest dosłownie chyba to samo z tego co widzę, także teraz sam nawet się zdziwiłem, powiem wam szczerze, nie wiedziałem o tym, że ma te same powiedzmy staty co ten zwykły XM, także to tak naprawdę jest tylko broń specjalna, ale to chyba jest tylko dla wyglądu broń specjalna. Patriot Assault Carbine specjalny, no niby wyczytałem, że respi się na Huron, z tego co zdążyłem wywnioskować. Nie wiem czy się dalej respi, nie jestem pewny, możecie napisać w komentarzu, jest to broń specjalna, ma tutaj statystyki dość dobre, ale właśnie tutaj nie jestem pewny co do potencjalnego respa tej broni, czy na pewno taka broń jeszcze występuje. No, podobna jest tutaj do tych M4-ek, czy dalej jest w grze, to musicie mi napisać. AUG uważana za jedna z najlepszych broni, jak nie najlepsza, ma już wbudowany celownik, to powoduje, że ta broń jest często wybierana do walki jako broń główna. No tutaj mamy oczywiście klasę Special Forces, podobnie jak ten operator, no i XM w sumie, bo to jest jedno i to samo. I tutaj mamy auto semi burst, po prostu mamy trzy tryby ognia, aż amunicja jest ta sama co w poprzednikach. No i tutaj statystykami się już jednak różni, bo ma troszkę tutaj większy ten rating, jeśli chodzi o bliżej wymienione parametry, tak? Jeśli chodzi o kałachy, no to tutaj praktycznie wszystko, widzicie, amunicja sowiecka, tutaj jedynie mamy rare, bronie bardziej rzadkie, nie wiem czy to jest do końca prawda, bo one są też dość popularne, można je znaleźć w skrzyniach właśnie sowieckich, w tych specnaz kampach i tak dalej, wszystko co dotyczy sowieckiego tematu, to tam znajdziecie te bronie, między innymi na Menszyn możecie znaleźć kałaszki z zombie, również tam takie kałachy wypadają. No a jeśli tutaj chodzi o kałaszki, specnaz AKS-74 Filtret AKS-84U, no to możecie znaleźć na tych specnaz kampach, również je można, tutaj akurat są to bronie specjalne, więc wypada tutaj na przykład, wiem, że ten wypada na pewno z zombie, czasami można go znaleźć przy takim kładzie wypełnionym różnymi rzeczami, tak, to jest taki evencik, gdzieś tam się respi na mapie, wydaje mi się, że też w losowych właśnie miejscach. No tutaj czym się różni AKS-u właśnie od tego zwykłego, no przede wszystkim ma taki tłumik, tak, czyli od razu już ma tutaj wbudowany tłumik. Tutaj natomiast nie ma już tego tłumika. Oczywiście różnią się tutaj różne parametry. Na końcu mamy AC-556. Broń policyjna, również możemy znaleźć gdzieś to na takim komisariacie. Może się zdarzyć, że wypadnie nam z jakiegoś konwoju, a lub po prostu z takich zgirowanych bardziej zombie po prostu, tak? Tutaj już mamy takie battle rifles, czyli takie już można powiedzieć bojowe bardziej karabiny, tak? Coś w ten deseń. G3 FAL, bardzo dobre bronie, zaraz bym umiejscowił je obok AUGA. Mają tryb ognia, wszystkie zresztą, automatyczny lub pojedynczy. Można tutaj dawać oczywiście dodatki, attach to są dodatki, co możecie wsadzić w takie karabiny, gripy, sighty, suppressory, czyli uchwyt, celownik i tłumik, tak? Wszystko jest na tą samą amunicję. No i parametry prezentują się następująco, to już zostawiam wam, żebyście sobie ocenili. Bardzo dobre bronie, te polecam, też się respią właśnie w tych Special Forces skrzyniach i tak dalej, czyli w tych takich czarnych, wykokszonych skrzyniach, można powiedzieć. No i teraz zaczynamy machine gunsy. Machine gunsy tak naprawdę rzadko kiedy ja znajdywałem osobiście i raczej tak nie za bardzo szukam tych broni.
jakoś nie za bardzo mi zależy na nich. Natomiast można się pokusić o próbę znalezienia ich. Wiem z tego wszystkiego, że PKM respi się na bunkrach. Tam może się zrespić w skrzyni, nie wiem czy wypada do końca zombie, może gdzieś tam też występuje. No i większość z tych PKM-ów możemy również znaleźć w helikraszach, tak? Czyli po prostu w helikopterkach rozbitych. Możemy tam takich broni poszukać. Tutaj widzicie, są te amunicje wymienione. Tutaj jeśli chodzi o PKM-a, no to tutaj ta amunicja jest chyba jedyna do tego karabinów. Innych z tego co widziałem nie było takiej amunicji. Jeszcze sobie... Nie, jest tutaj jeszcze w Mosinie, dobra. Jest w Mosinie jeszcze taka amunicja, sowiecka R. I gdzie indziej już nie ma, tak. Czyli tylko w Mosinie lub w tym PKM-ie możecie z tej amunicji korzystać. I jest oczywiście tutaj sowiecka ta broń, tak, czyli na tej zasadzie to po prostu funkcjonuje. No ale parametry oczywiście takie bronie mają już dość wysokie, jeśli chodzi o zadawane damage. Może troszkę być gorzej z celnością, ale oczywiście możecie sobie później wsadzić jakieś dodatki. No i wtedy wam się oczywiście troszkę to wszystko polepszy, jeśli chodzi o parametry. No i co? I tutaj już z końca mamy jeszcze bronie poboczne, czyli tak zwane, no po prostu pistolety. No i tutaj, jak widzicie, no są po prostu wymienione pistolety. Za długo nie będę tutaj już przeciągał, jeśli chodzi o pistolety. Tutaj mamy po prostu klasę, to już nie będę tutaj wymieniał. Tutaj amunicja jest oczywiście też wymieniona, na jaką to jest amunicję. No, te wszystkie pistolety respią się P38 model w tych takich skrzyniach zwykłych, powiedzmy nawet w sejfach się potrafią wam zrespić w domkach. M9 wypada już z takich zombie bardziej zgirowanych, lepszych, bądź również no wszędzie w sumie też się respi. Bardziej po prostu w tych takich policyjnych, powiedzmy, skrytkach, w tych takich lepszych skrzynkach. M9 wypada z właśnie Admiral Zombie. On się znajduje na dole, można powiedzieć, mapy. Znajduje się ten zombie koło bunkrów, na dole wyspy Halsey Island. High Power, również tu jest już taka broń bardziej militarna, więc respi się bardziej w takich militarnych crate'ach. Tak samo Deagle respi się już w takich lepszych, bądź też czasami można z szczęściem znaleźć w cywilnych takich, powiedzmy, skrytkach, czyli w takich sejfach też się czasami może zrespić, ale rzadko kiedy. Bardziej się respi po prostu z takich zombie bardziej zgirowanych. Desert Eagle również można znaleźć w takiej formie. Teraz widzicie na nagraniu właśnie, jak sobie biegałem koło takiego tira. Disco Tracka, tak, czyli tam właśnie gdzie się respi Technolord, z Technolorda może właśnie nam wypaść ten Sweeper Desert Eagle, czyli ten złoty. I jak go pokonacie, to wypadną od razu też magazynki, także wszystko w pakiecie, jak to się mówi. Model 29, tutaj 1911, to jest pierwszy podstawowy pistolet, jaki dostajecie na początek. Jeśli chodzi o te tutaj jeszcze bronie, no to są zwykłe takie bronie, z tym, że model 29 nie można do niego żadnych dodatków sobie dawać, tak samo do pierwszego rewolwera nie można dawać żadnych dodatków. Tak, i tutaj mamy ten Silent Partner M1911, tutaj wyczytałem na Reddicie, bo osobiście ja go sam chyba też nie znalazłem. On wypada koło motelu z jakiegoś podobno zombie. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś go można znaleźć. Możecie, tak jak mówię, cały czas napisać w komentarzu. Pyton wiem, że się respi na pewno w Ashland, w tym komisariacie, gdzieś tam w tej zbrojowni, tam możecie go znaleźć. Makarow, no to jest też sowiecka broń, czyli tutaj będzie to bardziej pistolet sowiecki. Możecie go znaleźć z zombie sowieckich, z tego co wiem, dropi z minibossów, lub właśnie możecie go prawdopodobnie też znaleźć w skrzynkach sowieckich. Także już nie przedłużając, szybko omówimy jeszcze machine pistols, czyli pistolety maszynowe. MP5K jest uważana za jedną z najlepszych broni, jeśli chodzi o drugą broń, bo nie wchodzi ona w główną broń, czyli primary weapon, tylko w secondary weapon, czyli w drugą. No i tutaj bardzo fajne ma parametry, jeśli chodzi o takiego SMG-ka, jest bardzo szybko, tam wiadomo, szybko szczelny i ma w magu 30 nabojów. Także warto sobie znaleźć takie MP5, respi się również w tych helicrashach lub po prostu w skrzynkach Special Forces. Tak, no to już to jest civilian, możecie znać taka z GTA na przykład. No i właśnie tutaj tak, też bardzo fajna broń, respi się po prostu w cywilnych bardziej tutaj skrzynkach, ale również się rzadko respi, także trzeba mieć szczęście, jeśli chodzi o ten pistolet maszynowy. Tutaj jest Uzi Special Forces, respi się właśnie w tych takich skrzynkach, często można go znaleźć w konwojach, czy wypada również czasami nawet z bardziej zgirowanych zombie. Mag 10 tak samo, można powiedzieć. Bardzo podobna sytuacja, tylko że Mag się respi może nawet częściej niż Uzi. Mag 10 respi się z tego co kojarzę również na takich smuggler miejscach. W takich smuggler miejscach, czyli tam gdzie się ten samolot, powiedzmy, rozbił,
to tam można znaleźć tego maczka. Snake Smack 10, z tego co wyczytałem, respi się w więzieniu. Tam po prostu można go znaleźć w jakiejś celi więzienia. Może również wypaść nam prawdopodobnie z zombie tam występującego. Automat Makarow, z tego co wiem, już nie występuje w grze. Jest tutaj tylko, można powiedzieć, chyba na pamiątkę. Nie wiem, czy on dalej występuje, możecie napisać. Nie jestem co do tej broni pewny. Rogue Uzi można znaleźć w okolicach motelu. Także tam możecie właśnie tą broń znaleźć. Motel macie tutaj pokazany teraz właśnie na mapie. Tutaj mamy jeszcze shotguny, Lupara, respi się po prostu w cywilnych tutaj, powiedzmy, skrzyniach. Vagrant Lupara shotgun chyba już nie występuje, bo ja go jeszcze nie widziałem nigdy na oczy. Możliwe, że już nie ma go. A Broad Lupara shotgun występuje w po prostu miejscach, tak jak widzicie teraz na właśnie nagraniu. W miejscach, gdzie po prostu są takie pirackie łódki, one się respią, to są eventy, respią się losowo na całej mapie. No i tutaj mamy jeszcze takie short life, jeszcze takie króciutkie, jakby skrócone bronie AK-47, obrez Mosin. To akurat widziałem na własne oczy, obydwie bronie. One się respią w tych takich spec na skampach, dość rzadko spotykane. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, widzicie, że jednak też tutaj ten Mosin obrez też jest na tą amunicję SVR, czyli co RPK. I ten Mosin oczywiście pił pierwszy, tak? No i Melee Weapons tutaj już przyspieszę, że tak powiem, to już na sam koniec. Pocket Knife, z tym się respimy. Shift wypada między innymi na konwojach z więźniami, możecie tam znaleźć od więźniów takiego Shiva, taki szybki dość nożyk, nie jest zbyt mocny, ale jest szybki. Combat Knife, można go znaleźć w takich właśnie militarnych miejscach, wypada czasami również z militarnych zombie. Klawiatura, no tutaj jest taka ciekawostka, że na samym rogu mapy można ją znaleźć na takiej małej wysepce, no to kiedyś może nagram odcinek, jak może nam się uda ją kiedyś znaleźć, to wam pokażę. Baton, to po prostu baton, taka pałka policyjna. Hatchet, bardzo często spotykany, byle gdzie można go znaleźć, w jakichś po prostu miejscach zadomowionych, czy czasami nawet potrafi wypaść zombie. Shift Knife, czyli po prostu taki kuchenny nożyk, można go znaleźć gdzieś w okolicach kuchni, czy tam po prostu właśnie w takich miejscach też cywilnych. Crowbar, w takich warsztatach często spotykany. Fire Axe, tak jak wam pokazywałem wcześniej na odcinku, Fire Axe można spotkać na grobach, bądź też w jakichś strażach pożarnych w takich miejscach. Tutaj mamy saperkę, ja jej chyba jeszcze nie znalazłem, może raz, one się respią czasami w takich konwojach, widzicie, no po prostu military, tam gdzie jest military, najczęściej można spotkać tego typu saperki, takie właśnie militarne przedmioty, dość rzadko można powiedzieć się respi. Tutaj mamy Officer Sword i Officer Sword można znaleźć również w takich obiektach, jak widzicie sami, militarnych, po prostu w skrzyniach, natomiast słyszałem, że się respi właśnie na uniwersytecie w takiej czarnej skrzyni, nie wiem czy to jest dalej aktualne, no a NCOK słyszałem, że respi się po prostu w jaskiniach, tak? Czyli w minesach. Mines macie też tutaj również zaznaczone na mapie. Można go zdobyć od zombie bossa, jaskiniowca takiego. Również występuje jeszcze specjal katana, ale ta specjalna katana jest, wiem, z tego co wiem, jest bardzo rzadko spotykana. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o bronię, również się, tak jak widzicie, uczę razem z wami. Także tutaj, jak widzicie, jest dużo tych broni. Naprawdę Apocalypse Rising się postarał, jeśli chodzi o różnorodność tych broni. Jeszcze będą z tego co wiem dodawać więcej. Teraz jeszcze przed tym Winter Eventem wam trochę opowiedziałem o tych broniach. Mam nadzieję, że tutaj się oczywiście filmik spodobał. No i tak jak mówię, cały czas się uczę tak jak wy. Ja tyle co wiedziałem, co potrafiłem tutaj wyczytać na forach, to wam przedstawiłem. Widzowie również moi przygotowali mapki, informacje mi dali. Także na podstawie tego analizowałem i wam tutaj przekazałem tą informację najważniejszą. Wszystko jeśli chodzi o minibossy możecie sobie tutaj przeczytać jeszcze sami, jeśli będziecie chcieli, mogę również zrobić odcinek osobny poświęcony minibossom zombie. No i to by było właściwie na tyle. Dzięki bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już w następnym poradniku bądź następnym filmie, jeśli chodzi o różnorodność moich odcinków. Także zostaw suba, jeśli ci się podobało, żeby być na bieżąco. Zostaw komentarz, łapkę w górę, żebym wiedział, że tobie się filmik spodobał. No i co? No i do następnego. Dzięki, hej!